Miasto jest otwarte. Otwarty jest wiatr i wahanie. Wszystko, co się wydarzyło, czeka na ciebie. Twoje klęski nie zapomniały o tobie. Jest już późno. Milczenie wraca do milczenia. Spróbuj zasnąć. Miasto rozpadało się. Mocna, pewna siebie substancja, której w południe dodawało odwagi światło słoneczne, ustępowała miejsca niepewnym, tchórzliwym plamom. Płonęły ogniska, dym kłaniał się władcom, a krew, ten wielki nieobecny, intonowała swój śpiew gregoriański. Niepodobna odrzucić historię, ale z drugiej strony, nie bądźmy niewolnikami historii. Nie uważajmy, że nie mogło być inaczej i w historii politycznej, i w historii sztuki, muzyki czy literatury. Nie zaśniesz dzisiaj. Zbuntują się twoje różowe powieki. Będziesz miał oczy czerwone, piekące i serce spuchnięte od wspomnień. Nie zaśniesz. Nie zaśniesz już nigdy. Za dużo się zdarzyło. Po raz pierwszy jestem świadkiem, poniekąd uczestnikiem nawet, bo tutaj różne rzeczy ze mną się działy. Podpisywałem, dawałem autograf w trakcie spektaklu. Pewna piękna dama klęczała przede mną. Bardzo byłem poruszony właśnie jakością pracy aktorskiej i jakością muzyki i urokiem tych młodych ludzi. Bardzo im za to dziękuję. W Nowej Hucie rzadko bywałem. Należy do tych niepoprawnych krakauerów, dla których Nowa Huta jest na końcu świata. Bardzo się tego wstydzę, ale tak jest. Także ten dzisiejszy wieczór jest dla mnie przeżyciem także i z tego powodu. Odkrywam tajne życie Nowej Huty. Pamiętam rok 65. Zima minus 20 stopni. Pozamykane szkoły. Dzieci miały kupę czasu. Największa atrakcja to była skarpa przy placu centralnym. Potężna góra, jak dla nas wtedy, z muldami, które nazywaliśmy wtedy skoczniami. A ponieważ to był wyż demograficzny, to było aż czarno, głowa przy głowie. Mnie ojciec zrobił sanki na kombinacie. Z kątownika 2 cm na 2 cm. Niziutkie, wąskie, ale strasznie ciężkie. Z tym, że niosły wspaniale. Oprócz sanek były łyżwy. No u mnie to było tak, na szkolnym. Wychodził dozorca, mówi, chłopcy, jest zima. Robimy lodowisko? Robimy. No to powyciągał łopaty. I ilu nas było, a było nas sporo, tośmy odgarnęli śnieg z trawnika, udeptali. Dozorca wyciągnął, wąż polał. Na rano lodowisko było, jak się patrzy. Było też lodowisko na stadionie Hutnika. Dzisiaj ślad po lodowisku zaginął. Jak ktoś miał troszkę smykałki i inwencji, to robił sobie tak zwane tarapaty. To były takie kawałek deski z przykręconymi łyżwami do tego. I na tym to się dopiero jeździło, pod warunkiem, że była wyślizgana na górce tak zwana szlaja, ślizgawka. To była jazda, też wspaniała. No i to chyba byłoby na tyle. Brawa, prosimy, brawa dla kółka regionalnego. Kółko działa w Nowej Hucie na osiedlu Bohaterów Września przy Szkole Podstawowej 144. Gratulacje serdeczne. Thank you.
Wprawdzie dzisiaj dzieci są. Mało, ale są. A lodowiska na stadionie Hutnika nie ma. Jak zostało zlikwidowane 20 lat temu, tak do tej pory nic się tam nie dzieje, a dobrze by było, żeby było.